Otóż mówił chyba to samo. I to mówi to samo znów. A, trójka, kurczę, przepraszam. No i teraz mamy opcję. Nie, widzieliśmy dwóch Rodianów, którzy pobijają sobie w kantynie. If he planted evidence at the scene, it's a clear sign of a frame-up. He probably took all the evidence of the real killer at the same time. A przy okazji, nie można spytać niestety Rolanda o Sonriego. Nie wiem czemu. Najwidoczniej nie obchodzi go to, co zrobił z bohaterem wojennym Republiki. To już chyba mówiliśmy o tym. Okej, niestety najwidoczniej zajmie mi to całą sesję, całe jedno zadanie, niestety. Teraz popędźmy do sędziów, by więcej dowiedzieć się o całym zajściu. Może tych dyplomatów można wypytać? Nie wiem, zobaczę. Nie. I nie. Okej, posłuchajmy jego. Czyli ten sędzia raczej nie wierzy w winę Sonriego. Czyli on raczej jest pomiędzy... Okej. Czyli on jest raczej pomiędzy, jeśli chodzi o sympatię między Sithami a Republiką, ale jednak wątpi w winę Sonriego. Okej. Czyli on z kolei nie wierzy, że Sanri zamordował Alasę z powodu swojej przeszłości, że jest takim bohaterem i nie byłoby go stać na morderstwo z zimną krwią. Okej. Niestety Sithów nie możemy spytać. Chyba... nie wiem, czy to wiąże się z tym, że wykonaliśmy to zadanie dla Rolanda. No, czyli on nie ukrywa, że nie lubi Sithów. No. Okej. Czy jego już pytaliśmy? A właśnie, nie możemy raportować dla sędziów, musimy dla strażnika, tam gdzie jest trzymany Sanri. Speaking of that injury, has it been taken into consideration, Your Honor? Okej. No to już wyjaśniliśmy, że został podłożony. Simply because it was real does not mean Sunny would have overlooked it being in Elasa's head. Czyli po prostu wzwisa mu, tak? On
Okej. Nie. Nie, nie, nie. Pogadajmy. Wow, jeszcze dwóch? Kurde. Raczej nic ciekawego nam nie powiedział. To nie jest kompetentny sędzia. Ty na pewno będziesz. Okej, czyli ten sędzia wierzy w winę sędziego. Czyli on uważa, że podejrzane było to, że Sunri zwiewał z miejsca zbrodni. Czy można jeszcze pogadać z Alorą na temat... O, tu już to samo gada. Dobra. Tak, już słyszymy o kolectwie. Chyba to już słyszeliśmy. Albo i nie. I'm a Jedi. And when I was living alone in the Shadowlands until recently, that keeps you in shape, dammit. We're talking about Sunri here. And there's no way he would do something so dishonorable as hit her from behind. Okej, bla bla. Żadnego wpisu do dziennika. Pogadajmy jeszcze z Sunrim. I naprawdę nie wiem, czy to wszystko, co można zrobić w tym procesie. No, ale cóż, musimy to wykonać na podstawie tych danych, jakie mamy. Okej, raczej nie. No cóż, zapiszmy. Chociaż tak pewnie, jeśli dowiem się czegoś nowego i tak nie będę wczytywać, nie będę poprawiać tego procesu. No, zobaczmy. Nie będziemy ignorować praw. O, może można jeszcze go posłuchać. Przesłuchać lub posłuchać. Proste, co? Sithowie i Republikanie zabijają się codziennie. Okej. No dobra. Kończy mi się czas. No i zaczynamy proces. Okej, osa, bla bla bla, 20 sędziów. Cóż, będziemy kontynuowali ten proces w następnej sesji, zagrajmy w KOTOR. To był Lawoscore i życzę wszystkim widzom miłego dnia.